Dzień dobry drodzy widzowie, dzisiaj gramy sobie w nowy tryb, albo w sumie to już jest stary tryb, ale dodali w końcu znowu nowy tryb, czyli 50 na 50, ale to już nie, no to jest stary tryb, nie oszukujmy się. Ale moi drodzy, ten tryb to jest boski tryb, czyli nawalanie w każdego, gdzie popadnie, lagi jak 150 i sztosik. Moi drodzy, zostawcie tu łapeczkę w górę, jeżeli chcecie następny odcinek, 1100 lajków będzie oczywiście jutro następny filmik. Także dajcie znać co, czy chcecie następny, no to no, może napiszcie też w komentarzu. Ale 1100 lajków będzie następny filmik, zostawcie subika na tym kanale, bo już jest nas 20 tysięcy. Dokładnie, już wbiliśmy 20 tysięcy subów, za co bardzo, ale to bardzo wam dziękuję moi drodzy. Zostawcie tutaj oczywiście również znowu subika, ja już słyszę przeciwników, nie, to jest mój. Ale ukradł mi itemy. Śmieć najgorszy. Ale dzisiaj kuple, w ogóle zapomniałem powiedzieć, że jestem chory. I dzisiaj mowa jest o pięknym baloniku, który ma wejść do gry. A czy takie są fakty, albo mity, albo cokolwiek. Ponieważ, iż gdyż ponieważ, no, takie są informacje w internecie, nie? Czy wejdzie, nie mam pojęcia. Ale co sądzicie o baloniku, który wejdzie? Będzie, mi się wydaje, że to będzie polegało na tym, że będzie sobie balonik. Będzie to jako item w Fortnite. No i gdy trzymasz sobie balonik w łapie, wieżak, nie? Trzymasz sobie balonik w łapie, no to ten piękny balonik po prostu żyje. I lecisz sobie na dół. Nie umierasz jak spadasz z wysokiej wysokości, tylko sobie powoli opadasz. Lecz przeciwnik może ci zniszczyć, ten balonik może zginąć. Taka jest moja teoria na ten piękny balonik. Jeżeli macie podobną teorię, dajcie znać w komentarzu właśnie co o tym myślicie, bo właśnie wasza w sumie teoria jest najważniejsza oczywiście. Wasze zdanie moim zdaniem. Także dajcie znać, czy chcielibyście taki item. W komentarzu dajcie znać sobie. Jeżeli będzie mowa o tym itemie, no to jeżeli się przypinam serduszka jak najbardziej. No i sztosik może. Dzisiaj o godzinie 19 bądź 20 będzie strumyk na tym kanale. Także zapraszam was również serdecznie. No i to tyle moi drodzy. Za każdym razem będę was przepraszał oczywiście jak będzie jakieś zasiągnięcie nosem lub kaszel czy coś w tym stylu, no bo troszkę się przeziębiłem. No ale co z tego? Co z tego? Ja nie nagram dla was odcinka. Gdyby się tak wybory liczby, to my się aż chce nagrywać, także dzięki bardzo. I lecimy z giereczką 50 na 50. Mam nadzieję, że mój team będzie w miarę ogar i nie spieprzy całego wszystkiego. O, coś strzela do mnie? Ja, moi drodzy... Tu jest przeciwnik, co? Czaicie to? Aż mnie normalnie oko zaspędziało, nie? Ty ten gościu żyje, czy...? On zginął! Proszę cię bardzo, mordeczko. O, jak przyjemnie. To tu rekanem B. Prawdziwy... Nie, bo ja reklamuję teraz, nie mogę. Nie dali mi kasy za reklamę, to nie mogę reklamować. No, ale jeszcze raz wam kumple dziękuję za każdą subskrypcję. Bo wspieracie mnie niezmiernie. Także dzięki wielkie, kumple. Szanuję. Jutro oczywiście będzie następny odcinek, także zapraszam serdecznie. Kurde, już nie chcę być chory, mordy, bo źle się nagrywa, jak się jest chorym. Tak jakoś, no nie jestem na siłach pełnych. Ale ja muszę dla was nagrać coś i chcę zresztą. Choroba mi nie przezwycięży. Ponieważ podobają wam się odcinki, to ja oczywiście jestem chętny do nagrywania zawsze. Dokładnie ten, dokładnie. O kurczę, rzuciłem myszką przez przypadek. Ała, aż mi DPI się zwiększył. What the fuck. Co się dzieje, moi drodzy. O. Piękne drewno, lecimy do strefki, drodzy widzowie. O kurna, to jest choroba, mordy. Choroba. Bo tutaj, proszę państwa, no nic nie ma. Dlatego my wspinamy się na drzewo. No zabolało mnie to. Syk, mordeczko. Ta broń jest epicka, mi się to tak podoba. Ten chwytak gun. Widzę gościa u góry, moi drodzy. Moi drodzy. Tyk, 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 tyk. Kurde, dostał dwa razy. O, co tu się dzieje? Tu jest mordeczka jakaś? What the fuck, widzieliście co on zrobił? Ja też tak mogę, ale ja nie chcę.
What the fuck? A ci nie są mnie ogarnie. Patrz jak oni dostają połowie mordy. Idziemy im na plecy, moi drodzy. O nie! Ile ich tam jest? Jak to jest daleko w niego się... O nie, nie mam naboi, halo. Muszę podbiegać na blisko, drodzy widzowie. To będzie śmierć. Ach, katarek. Jezus, Jezus Maria. Trzeba się napić. Napoić. Lecimy tam szybko. Drodzy widzowie. Dobra, lecimy do nich na blisko, mordy. Ła, no czemu on mi bije? Bambik! Pierdziony. Drodzy widzowie. Zginąłem śmiercią tragiczną. Przez C4 od Bambika. Byłem bez szans. Ponieważ... Nie wiem, kurde, nie wiem. Mordy, tego się nie da. No ja nie wiem, jak ja miałem przeżyć to, jak mi Bambik C4 pod tutaj jedną nóżkę, potem drugą nóżkę i bum, i mnie nie ma. No co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Gramy następną grę i widzowie, teraz robimy tak. Posłuchajcie. Posłuchajcie. To jest tak. Patrzcie, czy ja nie widzę z klawiszy. Mamy mapę, nie? Tu jest kreska ułamkowa, gdzie masz, my jesteśmy niebiescy, czy tam turkusowi, a oni są czerwoni. To jest ich terytorium, to jest nasze terytorium. A ja mam to w dupie i my lecimy na ich terytorium. A dokładnie na... może, bo tutaj na łazę dużo poleci. Na przyjemny park, a ja tam będę pierwszy. I wszyscy, kurde, dostają łomot, wyciąg to łomot, kurde. Dostają w łeb i wygrywamy grę. No i to jest piękny plan na życie, panem. Uścisk ręki, uścisk ręki, uścisk ręki i świetnie. Czekamy oczywiście na rozpoczęcie gierki, mordy, i wygrywamy teraz tym razem. Przepraszam, że pierwsza gierka była nubowa, ale Bambik postanowił pokazać, co potrafi, rzucił mi C4 pod nogi, no i powiem wam, byłem bez szans, nie oszukujmy się, był lepszy. No i tak wyszło, drodzy widzowie i kumple. Jeszcze raz, bo temat jest dzisiejszego odcinka o baloniku. Balonik jest to item, który będzie przepiękny, będzie family friendly, bo ani nie będzie zabijał, ani nie będzie... A będzie właśnie w drugą stronę, będzie pomagał, żeby utrzymać życie. Moim zdaniem balonik jak najbardziej powinien wejść do tej gry, ponieważ balonik pokaże, co potrafi i będzie rewelacyjny. I moi drodzy, teraz już walić balonika, bo już napiszcie, co sądzicie w komentarzu o baloniku. Ale teraz lecimy sobie na Pleasant Park, gdzie pokażemy, co potrafimy. Raz, dwa, trzy. Paweł Palion, lecisz na przyjemny park, ty. Nie ma co, widzowie. Lecą dwie osoby na przyjemny park, bo tam będą przeciwny tym, nie? Ale nie, my się o to nie boimy, moi drodzy. My wygrywamy giereczki. I mamy gdzieś... I nie widzimy. Tak? Zgadzacie się ze mną? Cieszy mnie to bardzo, naprawdę. Wasze zdanie jest najważniejsze dla mnie. I gdzie mamy jakiś ludzi tutaj? Po prostu widzowie, ja się nie dam. Nie dam się tak zabijać i robić bambuczko. Nie, nie ma bata. Lecimy na budynek, gdzie jest w ich strefie. Widzę lamę, widzę lamę. Widzę lamę. To są te kwitamy. Bo jak na razie to kumple, no nie jest zbyt kreatywnie. Mordy, co jest z itemkami? Dajcie mi item lepsze. Kaszelek, przepraszam widzowie. Choroba. Drodzy widzowie, dlaczego? O jest w końcu shotgun, dlaczego teraz dopiero? Pijemy podkę? Okej. A tam jest jeszcze skrzyneczka, trzeba skrzyneczkę wziąć. Moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że mój team teraz się postara moją wygraną. Jestem wręcz tego pewien, oczywiście. Tyk! Patrzcie, kolejne wybitki mamy. Super! Super! Teraz lecimy oczywiście po... Ja nie gadajcie, że tu nie masz ani jednego przeciwnika. Przecież myśmy ludzie wlecieli na ich terytorium, to oni się musieli nam ewidentnie przestraszyć oczywiście. Tutaj
Nie ma innego wytłumaczenia dla mnie. Naprawdę. Lama, 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 idę po ciebie. A, jest. Lecimy po lamkę. Halo, halo. Halo, halo. Tyk, tyk, tyk. F4 i T5. Ulala, jakie itemy. Więcej drewienka. To przeciwnicy jednak pokażą co umieją. To co my zrobimy? No my nic nie zrobimy, widzowie. Co my zrobimy? Nic. Przeciwnik? Przeciwnik, moi drodzy. Moi drodzy, to jest przeciwnik. I'm here, przeciwnik. I'm here, przeciwnik, moi drodzy. Woo, man! I feel good. Na 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 na. Nie zadziera się z panem królem Palionem, który zabija wszystkich. Ja mówiłem, że wlecę na ich terytorium i zniszczę ich łeb. No tu nic nie ma. Hello guys, my name is Paweł i wygrywamy. A chyba jedna osoba tylko była. W takim razie, gdzie ta strefa jest na drugim końcu świata? Kostka. Dobra. A my robimy w takim razie największy lot ptaka, jaki robiłem w moim życiu. Musiałem wcisnąć co bardziej Husławki, bo nie słyszałem nic. Moi drodzy, mój team się pomniejsza, jest mniej nas niż przeciwników, ale my się nie poddamy. Patrzcie na to, co to jest. Robimy największy trip mordy. Największy trip. Tury, tury, tury. Dokąd można budować najwyżej? Nie można już. Można. Ale się buguje. Nie można już, dobra. Ty, bo ja nie... Dobra. Ale się boję, Boże, patrzcie jak to jest wysoko. Jak ja bym tu spadł. Spokojnie. Jazda! Ja muszę na drugi koniec mapy polecieć. Co? To jest jakiś żart? Ja tam myślicie, że dolecę? O! Mój kumpel postawi launchpada? Cześć! Elo! Na razie wyjewam. Ja zrobiłem największego tripa. Patrzcie, jakie to jest wysokie tam. Ja pienię. Piękny widok. Nie, 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 nie! Co się oddupiło teraz, bo ja nie wiem. A, nieważne. Kogo by to interesowało? Może moich przyjaciół z teamu. Lecę, chłopaki, z wami! Jestem z wami! Tak jest! Ja wiem, co ja zrobię! Obcukaj, obcykaj, co się stanie, patrz! Wow! Wow, ja cię pienię, mordo! Co to było? A, ja muszę tam! Jep, mordy, patrz jak lecę! Jakie to jest piękne. I pyk. Tak jest, dobrze. Czekajcie, muszę jakieś drewno nazbierać, bo zgrzałem wszystko na moją. Na mój mościk wielki, ogromny. Pyk, pyk, pyryk, pyk. Dobra. Coś tu jest. Penalty. Pokażemy, co potrafimy. Penalty. Przepraszam was bardzo serdecznie. Choroba nie daje spokojnie. Okej. Nie ma co się gonić.
Ale ten balonik, kurde, jakby on wszedł. Wyśmienita śmietanka. O, słyszę przeciwników chyba. Aha! Jestem na terytorium przeciwników. Ale beczka śmiechu. Mordeczka. Przeciwnik. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale ja bym to oficjalnie zostawił bez komentarza. Bo nie wiem, co ten babi chciał zrobić. Zresztą powiedział, a pieprze moje życie, przecież i tak zginę. To jest myślenie Bambika właśnie, no. Niestety, moi drodzy, ale Bambiki myślą źle. Bambiki by były pro playerami, gdyby nie ich myślenie tragiczne, niestety. Grzyb. Zniszczyłem grzyba. O nie. Potka duża. Ty, bo ja jestem na terytorium przeciwników. Nie, nie może tak być. Ja robię im plecy, nie? Wiecie, ile tu będzie ludzi zaraz? Właśnie ten... O nie, mój team ginie! Co to ma być? Halo? My team is bad, very bad. Dlaczego ja mam ciągle team, który ginie non-stop? Czemu tak się dzieje? Moi drodzy. To nie jest moja wina, że mój team ginie. To nie jest moja wina. Ja mam dwa fragi oficjalne, najpiękniejsze dwa fragi w tej gierce. Wcześniej nie miałem ani jednego. Dobra, to może moja wina. A to przypadek. Przypadki zdarzają się tylko za rzadko. Babeczka w górę równa się 1 kill więcej zapaliona. No dokładnie, tak ma być. Do strefy, mordy, bo nie mam czasu. Nie ma czasu do stracenia. O. I patrz, ile ich tam jest, czy wy to widzicie? Ja pier, ale ich nasrało tutaj. O, stresik. To nie są moi kumple. Aha, okej. Okay. Idę cię zabić za to, mordo. Zrujnowałeś mi życie, dzieci. Zostałeś. Elo? Jeden. Następny, mordy, od razu leci. Tak jest, kapitanie. Leży. Wow, man, don't kill me. Be good for me, please. A ta strefa dużo bije. Mordy, nie umie go trafić, a mnie strefa zaraz zabije. Zabiłem go! Moi drodzy! Please! Zdążyłem. Jezus Maria, please, don't kill me, man. Please! Było smutne życie. Nie. Moi drodzy. To wszystko przez to, że na tym serwerze są lagi, jak jest tyle osób. Mój team drugi raz przegrał. Przykra wiadomość jest dla was taka. Znaczy dla mnie w sumie, że zlamiłem. Moi drodzy, pierwszy raz. Ale wrzucę dla was ten odcinek, gdzie umierałem. I pokażę wam mojego unskilla, kiedy czasami nie idzie. A w sumie byłoby szans. Ale dzięki za oglądanie, trzymajcie się, zostawcie suba, łapeczkę do góry, dzwoneczek, mordo, i dzięki wielkie za oglądanie. Trzymaj się. Heluwa, mordo.